W tej lekcji podyskutujemy sobie o prostych, równoległych. Zapiszemy sobie to proste, równoległe. Co to są proste równoległe? Skoro chcemy tutaj mówić o prostych równoległych, to yy, bardzo dobrze byłoby wiedzieć, co to są te proste równoległe. Proste równoległe to są proste, które nigdy się nie przetną. I yy, tutaj widzimy dwie proste. Pamiętajmy, że prosta nie ma ani początku, ani końca, więc mówiąc o prostej, możemy pomyśleć tak, że gdybyśmy przedłużyli je tutaj do góry w nieskończoność oraz w dół w nieskończoność, to one nigdy by się nie przecięły. Nigdy. Nigdy. Możemy podać sobie kąt przykład, czyli narysować sobie proste, które nie są równoległe, tak, żeby lepiej rozumieć to zjawisko, z którym mamy do czynienia. Widzimy, że te proste ewidentnie nie są równoległe, bo tutaj jest ich punkt przecięcia. I teraz w jaki sposób oznacza się proste równoległe? No można tutaj, aby to zaakcentować, pokazać, że te dwie proste podążają w tym samym kierunku, czyli i że są równoległe, to robimy tutaj strzałeczki. I yy, tak dokładnie będziemy chcieli mówić o tym, co stanie się w przypadku, gdy takie dwie proste równoległe przetniemy trzecią prostą. O, na przykład w taki sposób. W przypadku, gdy dwie proste równoległe przetniemy trzecią prostą, to powstaną nam bardzo ciekawe zależności dotyczące kątów. I to jest bardzo ważne, aby pamiętać o tym, że te dwie proste są równoległe i są one przecięte trzecią prostą. I e, kąty, które tutaj powstaną, to będą kąty odpowiadające. Co to znaczy? Zaraz to wyjaśnię. E, najprostszym sposobem, aby myśleć e, o tym w ten sposób, to skupić się na tej pierwszej prostej i na tej fioletowej prostej. I teraz popatrzmy. Ile kątów powstało w wyniku przecięcia tej prostej oraz tej prostej? No widzimy, że cztery. I ja teraz zaznaczę te cztery kąty kolorami. To kolorem żółtym, to pomarańczowym, to niebieskim. Wtedy będzie łatwiej nam zidentyfikować te kąty. I tutaj takim odcieniem, o powiedzmy, nie wiem, różowego, fioletowego. Eee. O, tutaj mam. Chociaż nie, wybiorę troszeczkę inny. O, okej. Okay. No powiedzmy, że to jest jakiś odcień różowego. I e, popatrzmy, te kąty mają odpowiadające kąty tutaj e, na dole. Już nawet sama nazwa odpowiadająca może, e, może nam to e, wskazywać, co to będzie znaczyło. Popatrzmy. Jeśli tutaj mamy ten kąt e, to popatrzmy, ten kąt jest u góry z prawej strony. To tutaj mamy cztery kąty, popatrzmy, u góry z prawej strony znajduje się kąt i rzeczywiście ten kąt jest w tym samym miejscu, w którym znajduje się ten kąt, tylko że tutaj troszeczkę niżej. I w gruncie rzeczy, gdybyśmy narysowali sobie troszeczkę inny przykład, bardziej ekstremalny i pokażę, że tak będzie zawsze, o, mamy tutaj dwie proste e, równoległe i chcemy przeciąć trzecią prostą, czyli przedno to w taki sposób, to nawet widzimy tutaj wizualnie, że ten... Kąt, który znajduje się tutaj ma taką samą miarę jak kąt, który jest w tym miejscu. Tak? I e, teraz możemy przejść w sumie na wartości liczbowe. Jeśli ten kąt będzie miał 70 e, stopni, to kąt, który znajduje się poniżej dokładnie w tym samym miejscu, będzie miał identyczną miarę, czyli również 70 stopni. Idąc tym samym tokiem myślenia, tak jak przy tych dwóch kątach, które mają tutaj miarę 70 stopni, to ten kąt ma również swój kąt odpowiadający tutaj poniżej. Ten kąt znajduje się właśnie tutaj. Widzimy, że te kąty są, ten kąt jest u góry z lewej strony i ten kąt również jest u góry po lewej stronie. Skoro ten kąt jest na dole po lewej stronie, to na dole po lewej stronie jest ten sam kąt, tylko że tutaj poniżej. I w tym przypadku ten kąt będzie miał taki sam kąt jak tutaj. O, może poprawię kolory, żeby tutaj e, nam nic nie umknęło. I, e, czyli widzimy, to są ten i ten, to są kąty odpowiadające, ten i ten, ten i ten, ten i ten. Czyli możemy zapisać pierwszą informację. Kąty odpowiadające są równe. Kąty odpowiadające. Odpowiadające, długa nazwa, muszę ją napisać, odpowiadające są równe. I to są kąty odpowiadające, czyli wiemy, co to są kąty odpowiadające. I teraz możemy przejść do kolejnej grupy kątów, bo możemy tutaj wyróżnić kolejną, bardzo ciekawą grupę kątów. Jeśli popatrzymy na ten kąt, i na ten kąt, który znajduje się naprzeciwko, to, to możemy dostrzec, że to są kąty wierzchołkowe. Mają tutaj wspólny wierzchołek i powstały w wyniku przecięcia dwóch prostych. Czyli kąt, który znajduje się naprzeciwko, ma taką samą miarę jak ten kąt, czyli ten kąt ma miarę 70 stopni. I przechodząc tutaj poniżej, ten kąt również znajduje się naprzeciwko tego kąta, więc będziemy mieli tutaj również miarę 70 stopni. To są kąty wierzchołkowe, które mają ten sam wierzchołek i powstały w wyniku przecięcia dwóch dwóch prostych, czyli zapiszę tutaj również o kąty wierzchołkowe. Wierzchołkowe są równe. O, troszeczkę tu się nałożyło, ale mam nadzieję, że to jest czytelne. Kąty wierzchołkowe są równe. Kąty wierzchołkowe to są te, które mają ten sam wierzchołek i kąty, które są naprzeciwko siebie, to są kąty wierzchołkowe i one są równe. I to, co możemy teraz sobie zaobserwować, to jeszcze jedną bardzo ciekawą grupę kątów i teraz chciałbym, żebyśmy zawiesili wzrok tutaj na tym kącie, który ma miarę 70 stopni. Ten kąt, może zmienię tutaj kolor, ten kąt razem z tym kątem możemy zaobserwować, że to są kąty, które jakbyśmy o, ze sobą złączyli, to gdybyśmy, oj, nie zmienił mi się kolor, gdybyśmy szli właśnie w taki sposób, to wykonalibyśmy drogę taką równą... E, no, e, jeśli będziemy mieli tutaj e, dwie wskazówki, jedna wskazówka pójdzie w ten sposób, to zatoczy taką drogą jak e, połowa okręgu, tak? Czyli e, możemy powiedzieć, że no, połowa okręgu to ten kąt, to jest kąt półpełny. On ma miarę 180 stopni. Więc jeśli te dwa kąty ze sobą połączymy, to otrzymamy kąt półpełny. Kąt półpełny ma miarę 180 stopni, czyli jeśli e, Dodamy miarę tego kąta do miary tego kąta, będziemy mieli 180 stopni, no to popatrzmy, co musimy dodać do 70, aby otrzymać 110 stopni. 180 stopni, już tutaj podałem odpowiedź, 110 stopni. I teraz rozumując w ten sposób, jak ten kąt oraz ten kąt, widzimy, że ten kąt ma wspólny wierzchołek z tym kątem, a ten kąt znajduje się tutaj na... Rzeczy, więc widzimy, że to również są kąty wierzchołkowe, które mają takie same miary. Stąd też ten kąt tutaj ma miarę 110 stopni. I e, popatrzmy. Powiedzieliśmy sobie również, że ten kąt ma kąt odpowiadający tutaj, a kąty odpowiadające mają taką samą miarę, więc ten kąt tutaj na dole również będzie miał miarę 110 stopni, a ten kąt razem z, tył, z tym kątem to są kąty wierzchołkowe i tutaj też będziemy mieli 110 stopni. I e, równie dobrze moglibyśmy spojrzeć na to w ten sposób. Popatrzmy, e, tutaj mamy jeden kąt, tutaj mamy drugi kąt, one mają wspólny wierzchołek, wspólne ramię, ale pozostałe ramiona tutaj dopełniają się do prostej i tutaj również mamy takie kąty które po połączeniu dadzą nam tutaj miarę 180 stopni. A takie dwa kąty, które mają wspólne ramię, a te pozostałe ramiona dopełniają się do prostej, to są kąty przyległe. Tak, kąty przyległe sumują się do 180 stopni, mają wspólny wierzchołek i wspólne ramię. I popatrzmy, czyli... My tutaj na początku podaliśmy sobie miarę jednego kąta. Mieliśmy dwie proste równoległe i prostą przecinającą, więc popatrzmy do jakiej sytuacji doszliśmy. Mamy wszystkie kąty, które tutaj się znajdują i widzimy już tutaj nawet korzystaliśmy z wiedzy, którą poznaliśmy w poprzednich lekcjach. I to co musimy wiedzieć, jakie kąty tutaj to są odpowiadające i musimy wiedzieć, że kąty odpowiadające mają taką samą miarę. I przy okazji tutaj powiedzieliśmy sobie również o kątach wierzchołkowych i o to wszystko, co powinniśmy wiedzieć o kątach, które powstają w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych przez trzecią, inną prostą.